jubileuszowy, bo to już piąty konkurs piosenki miłosnej w języku obcym, jak co roku cieszy się dużą popularnością. Prawie 50 młodych wokalistów z Torunia i regionu śpiewało wyłącznie o miłości. Mnie piosenki miłosne są przyjemne i ja się lubuję strasznie w takich wolnych numerach, a miłości zazwyczaj takie są, no i są ładne. To przede wszystkim teksty są super i muzyka też. Chociaż miłość nie jest to jedynie uczucie takie delikatne, to też może być intensywne, więc piosenka może być mocna i może być delikatna, taka... No jak to będzie to miłość w twojej piosence? Na początku delikatna, potem już mocniejsza, zdecydowanie. Dlaczego ja się tu wzięłam? Jestem, no można powiedzieć, taką amatorką, aktorką, która gra właśnie tutaj w MDK-u, w teatrze R. Bezimienni. I też stąd wzięła się też ta pasja do śpiewania, ponieważ mój przyszły być może zawód wiąże się z tym, więc chciałam też spróbować wziąć udział właśnie w takim konkursie. Organizatorem konkursu jest 9 Liceum Ogólnokształcące imienia Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu. Konkurs odbywa się wyłącznie dzięki wielkiemu zaangażowaniu, poświęceniu i pracy nauczycieli 9 Liceum. Oni organizują, oni przygotowują i oni te wszystkie trudności rozwiązują. W naszej szkole jest profil artystyczny, w którym właśnie kształcimy młodych wokalistów. Bardzo cieszymy się z ich osiągnięć. Oni też uczestniczą w różnych przeglądach, konkursach. Zawsze im dopingujemy. No i tutaj też wystawiliśmy dosyć mocną ekipę. Postanowiłam wziąć udział w tym konkursie, ponieważ uwielbiam piosenki miłosne, o tematyce miłosnej. I ta piosenka, którą wykonam, chodziła za mną już bardzo długo i jakby ten konkurs spadł tak z nieba. I dlatego ją zaśpiewam. Profil artystyczny, który jest w 9 liceum od wielu, wielu lat, jest jednym z naszych 4 podstawowych, najważniejszych profili w tej szkole. Konkurs ma po pierwsze promować ten profil, pokazywać nasze talenty, ale po drugie i jeszcze ważniejsze, ma pokazywać to liceum uczniom z innych szkół. Ma im pokazywać, że jest taka szkoła, jest taki profil, zachęcać ich do tego, żeby przychodzili do nas, zachęcać ich do tego, żeby kontynuowali naukę właśnie w 9 liceum, właśnie w tym profilu. To jest pewna forma poszukiwania tych perełek, tych talentów, które chcemy na terenie całego województwa, nieraz daleko i spoza naszego województwa znajdować. Wyławianie talentów to jeden z celów konkursu, ale to również doskonalenie umiejętności językowych poprzez naukę piosenek w języku obcym, kształcenie wrażliwości, kultury muzycznej, a także umiejętności interpretacyjnych. Tego wszystkiego starali się dostrzec u wykonawców i jurorzy, wśród których oprócz muzyków byli metodycy językowi, lektorzy i tłumacze tekstów piosenek. No, oceniamy przede wszystkim walory wokalne i wykonawcze, czyli emisja głosu, dykcja, posługiwanie się z łatwością, z lekkością obcym językiem, no ale także dobór repertuaru i takie ogólne wrażenie artystyczne. So sad.
chorą. No to dobrze, to na miejscu. To dobrze, bo jakby ktoś... Do protokołu, no to... No dobra, dobra. Burzliwe obrady, trudno wybrać, trudno się zdecydować. Trudno, bo jednak jest, szczególnie w tej grupie gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, dużo osób, które już można powiedzieć zawodowo śpiewają, jeżdżą na wiele festiwali, są doskonale przygotowani pod względem warsztatowym, wiedzą jak dobrać repertuar, jak pokazać swoje możliwości, dlatego no, nam jest zawsze przykro, że mamy tak mało nagród do dyspozycji, jeśli chodzi o możliwości wręczania im wielu, chcielibyśmy, żeby wielu właśnie wykonawcom. Pozyskiwanie sponsorów nagród dla większej liczby utalentowanej młodzieży, jak się okazuje, w dzisiejszych czasach nie jest łatwe. Czasy, kiedy bardzo łatwo było znaleźć sponsora, czasy, kiedy każda osoba czy firma chętnie angażowała się w tego rodzaju przedsięwzięcia, należą do przeszłości. A dzisiaj firmy mają problemy finansowe, starają się ciąć koszty, obniżać je w każdej dziedzinie, również w dziedzinie sponsorowania tego rodzaju imprez. I znowu odbywa się to w ten sam sposób, jak cała organizacja. Moi nauczyciele, poświęcając wiele czasu, poświęcając swoje prywatne, osobiste znajomości, kontakty, chodzą, szukają, proszą, namawiają i skutecznie znajdują sponsorów. Konkurs coraz bardziej znany jest w środowisku artystycznym, które sponsoruje laureatów. Nagrodami są m.in. warsztaty wokalne czy warsztaty wizerunku scenicznego. W piątej edycji konkursu piosenki miłosnej w języku obcym wyróżnienia w grupie wiekowej gimnazjalistów otrzymały Dorota Błędowska z gimnazjum nr 28 w Toruniu, Wiktoria Konkleska z gimnazjum w Wysomicach i Joanna Pejkowska z gimnazjum w Dobrzejewicach. Miejsce trzecie zdobyła Oliwia Hajenkowska z Alternatywnej Szkoły Muzycznej w Toruniu, miejsce drugie Karolina Zielińska z gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, a pierwsze Joanna Gronkowska ze Szkoły Yamaha w Toruniu. Natomiast wyróżnienia w grupie ponadgimnazjalnej otrzymali Dagmara Maciejewska i Jakub Rybczyński ze Społecznego Ośrodka Kultury Stokrotka w Świeciu nad Wisłą, Małgorzata Olejnik z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrańcu oraz Izabela Wegner z drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Miejsce trzecie w tej grupie zdobyła Monika Kolasińska z 9 LO w Toruniu. Miejsce drugie otrzymała Aleksandra Palczak z Zespołu Szkół imienia Troguta w Lipnie, a pierwsze Zuzanna Jasińska z 8 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. No tutaj ci już, których nagradzamy, to są osoby, które świadomie wiedziały, o czym śpiewają i starały się ten przekaz, żeby był jak najlepszy. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego zupełnie i tak wpadłam do sali, usłyszałam Joanna Gronkowska w pierwsze miejsce i takie ojenyś, serio, tak strasznie się zdziwiłam, ale bardzo jestem zadowolona i naprawdę cieszę się, że zajęłam pierwsze miejsce. Chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować jury za ich pracę. Dlatego prosimy panią Ewę, by została, a pozostałych jurorów o przyjście na scenę. O zabranie głosu i wręczenie podziękowań prosimy dyrektora 9 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, pana Romana Szeflera. Proszę państwa, podziękowania dla naszych przyjaciół 9 Liceum, którzy od lat prowadzą ten konkurs. Podziękowania dla pani Beaty Tomaszewskiej. Dziękujemy za wszystko, czym dzieliła się pani z nami, za zaangażowanie, poświęcony czas, serdeczny uśmiech, dobre słowo, radę, szczerą życzliwość, humor, po prostu za 5 lat wspólnej pracy. Dziękuję bardzo. Takie same podziękowania dla pani Ewy Radziejewskiej. Dziękujemy bardzo pani.
tej samej treści podziękowanie dla pana Jacka Beszczyńskiego. Jacusiu, dziękujemy. Wysłuchamy zespołu Apexa Quartet oraz recitalu pani Joanny Czajkowskiej Zoli. Życzymy miłych wrażeń. Część finałową konkursu poza wręczeniem nagród wypełnił mini recital toruńskiej wokalistki Joanny Czajkowskiej Zoń i zespołu Abraxas Quartet. Abraxas Quartet to zespół przyjaciół z 9 liceum w Toruniu, którzy potrafią cieszyć się z każdego dźwięku i spędzają w swoim gronie wiele czasu. Nazwa sugeruje czteroosobowy skład, a chłopców jest trzech. Czwartym elementem jest ukochana przez nich muzyka. W finale wystąpili w okrojonym składzie, ponieważ wokalista rozchorował się. Młodzi muzycy starają się łączyć klasyczny jazz z tangiem, funky i innymi formami muzycznymi, stąd też różnorodność ich repertuaru. Oto fragment występu Abraxas Quartet. A to już fragment recitalu Joanny Czajkowskiej Zoń, toruńskiej wokalistki. Jej wokalne zainteresowania są rozległe, od jazzu poprzez blues, soul i funky po muzykę elektroniczną. Jest laureatką znaczących nagród ogólnopolskich festiwali. Można ją zobaczyć na płytach i koncertach różnych artystów. Na przykład śpiewa na płycie Atrakcyjnego Kazimierza czy Sławka Załęskiego z Manchesteru. Wokalistki można posłuchać na toruńskiej Starówce. Stowarzyszenie Fortepianu regularnie występuje w pubie Tagun i Cukierni Sowa. W części finałowej konkursu piosenki miłosnej w języku obcym wystąpiła z akompaniamentem Igora Nowickiego. Posłuchajmy fragmentu piosenki Hello z repertuaru Beyoncé w wykonaniu Joanny Czajkowskiej Zoń. I swore to never fall again, but this will never feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again. It's like a bit awakened, every rule I had to break is a risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Oh baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face.
can see your halo, halo, I can feel your halo. Dziękujemy bardzo. Igor Nowicki. Teraz już nie będę trzymać kciuków za wyniki, ponieważ one już zapadły, ale chciałam wam powiedzieć jedną rzecz, że konkursy są, ale też ich nie ma i nawet jeżeli ktoś nie wygrał, to nie znaczy, że ma przestać śpiewać. Pamiętajcie o tym. Jeszcze powiem jedną rzecz. Ten pan, który mi dał kwiaty przed chwilą, to jest człowiek, który jako jeden z pierwszych ludzi wpłynął na to, jak śpiewam, ponieważ śpiewam u niego w zespole jeszcze jako nastolatka. Brawo, Ariel Radomiński. Proszę o pozostanie na scenie. Poproszę pana dyrektora Romana Szefnera o zabranie głosu. Proszę Państwa, podziękowanie dla pani Joanny Czajkowskiej-Zoń i Centrum Muzycznego RIF za uświetnienie swoim występem. Jakim występem? Wspaniałym, cudownym występem piątego konkursu piosenki miłosnej w językach obcych oraz za ufundowanie nagrody dla laureatów. Dziękujemy pani bardzo. Skoro pana Igora nie ma, poproszę o przekazanie również podziękowań dla pana Igora Nowickiego za uświetnienie swoją grą piątej edycji konkursu piosenki miłosnej w języku obcym. Dziękujemy panu Igorowi. Panie. Zapraszamy państwa do 9 liceum w Toruniu. Dziękuję. Zapraszam na scenę zdobywcę pierwszego miejsca w grupie gimnazjalnej Joannę Gronkowską, która wykona utwór pod tytułem Turning Tables. No, I will never be knocked down.
Teraz przed nami zdobywca pierwszego miejsca w grupie szkół ponadgimnazjalnych. Zuzanna Jasińska zaśpiewa utwór pod tytułem Stay.
Na koniec chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym ten konkurs mógł się odbyć. Jurorom, sponsorom, dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury, Radzie Rodziców 9 Liceum Ogólnokształcącego, firmie nagłaśniającej, a przede wszystkim Wam, uczestnikom i laureatom 5. edycji konkursu piosenki miłosnej w języku obcym. Dziękujemy za Wasz występ. Koncert prowadzili dla Was Paulina Lędzior oraz Eryk Milarski. Do zobaczenia za rok.